Reaching, baby, out. When I'm lonely in the crowd, when the silence gets too loud, I'll be crashing oh so close. And even if I never forget you, baby, tonight when I let your memory, baby, go. A wizard I know, but at least I got my friends. I ain't going anywhere. They got my back and feel me down. Even if I fall in love again, well at least I got my friends. Like a light bulb in the dark. Sometimes I still think it's coming, but I know it's not. Trying to breathe in and then out, but the air gets caught. But as he twists the dance, can't buy my drink a man. We're on.
all my keys, I lost my phone. Phone. What's going on the floor? I love this record, baby, but I can't see straight anymore. Keep it cool. What's the name of this club? I can't remember, but it's alright, alright. Just dance, gonna be okay. Just do something, just dance. Let's go. Rozpoczęte już siewy. Ogólnie dzisiaj jest poniedziałek, 11 września. A w sobotę już zasiałem tam mieszankę poplonową, żeby mógł sobie ją skosić na kiszonkę. Tutaj w sobotę został zasiany jęczmień o zimy, odmiana mieszańcowa Jakubus. No i teraz sieję odmianę populacyjną Aleksandrę. Jest to jęczmień dwurzędowy w tym roku. Decyzja taka zapadła, żeby zasiać dwurzędowy. Trochę jednak na tych naszych glebach rzekomo ma sobie lepiej poradzić. Tutaj wujek wałuje. Przywiozę mu obiadek. Ja byłem w domu, bo byłem siewnik zasypać. No i tutaj wam pokażę. Dziś tym razem żółta 60 z wałami jeździ. Jest łyżka po to, żeby w łyżkę poszczególne tam jakieś większe kamienie zebrać. I tak to się prezentuje. Siane prosto po orce. Jest naprawdę ładnie, super. Nie ma się, można powiedzieć, do czego przyczepić. Mi wyszło.
wszystko. Witam kolejnego dnia. Wczoraj skończyłem się przyta hybrydowego. Bardzo mało nagrałem. Burzyło się, więc w sumie nie było nic widać. A dzisiaj jestem na jednym z najdłuższym polu. I będzie tutaj żyto po życie. Drugi raz.
jak włączę na żółwia, to jest grubo ponad dychę, nawet na wolnych, więc tam po prostu przepuszcza. Ale jakoś ten sezon dokończę spokojnie. Deszczowy dzień, mianowicie w nocy spadło około 8 litrów, no i teraz w dzień również pada, a ja wykonuję sobie oreczkę. Tutaj będzie oreczka pod pszenicę, jest akurat. Co ja chciałem powiedzieć? Trochę chciałem wam przedstawić sytuację, jak wygląda. Skoro jest deszczowo, tutaj wiadomo, była kukurydza przez 5 lat, resztki kukurydzy jeszcze są, obornika również, ale teraz czas najwyższy trochę zmierzyć szerokość orki. Trochę słabo, żeby to zmierzyć, ale mam nadzieję, że się uda. W tej chwili mi tu wychodzi 2,40, w zależności od miejsca, jak się pług ułoży, miejscami jest 2,50. I tak to się, słuchajcie, prezentuje ogólnie. No, jak taka szerokość jest, to pole ubywa. O, tutaj może będzie trochę łatwiej do zmierzenia. O, proszę bardzo, od koła to mamy 2,42. Myślę, to by był taki najbardziej dokładny pomiar. I robota idzie. Miejscami jest jeszcze twardo. Tam tata akurat, bo był łubin talerzowany. Teraz to bronuje. Łubin trochę sobie wyrósł. Fajnie, bo taki ala mini poplon będzie. Ściąga.
dobrze, jestem tutaj na polu po Lubinie, gdzie Lubin nie został zebrany, tylko zatalerzowany. No i tutaj sobie gdzieniegdzie powschodził. Trochę było, można powiedzieć, za głęboko talerzowane. Ale dzięki temu, że była głęboka talerzówka, to zobaczcie, co się dzieje z korzeniem. Idzie naprawdę głęboko w dół. Korzeń palowy, więc jest super naprawdę. No ale jest trochę tutaj o suchej ziemi. Popadało, mówię, około 8 litrów, potem w dzień jeszcze przepadało. No ale oto o taki Lubin i jest fajny poplon. Tak. Niektóre dopiero wschodzą, niektóre już powschodziły dużo szybciej. A tutaj z boku niestety, ale było opryskane. To już można powiedzieć jest 4 tygodnie temu. Zaraz w ten sam dzień, co skosiłem Lubin, było to opryskane. Tak to wygląda. Było też przejechane talerzówką, można powiedzieć dopiero na dniach. No i tutaj tata to dzisiaj bronował. No i jeszcze niestety nie wszędzie ten Lubin się wysypał. Gdzieniegdzie dopiero kiełkuje, gdzieniegdzie jest sobie o wzeszedł. No ale co tu dużo gdybać. Wczoraj tutaj razem z tatą wysialiśmy wapno. Wapno trochę ułatwia rozkład właśnie tych resztek pożniwnych. No tutaj już nie było opryskane. No i jak widać, dalej się tutaj perzyk rozrasta. Ale na przyszły rok właśnie tutaj planowany jest oprysk. Zaraz po żniwach. Kurde. To wczoraj kurzyło, przedwczoraj też. Człowiek aż gadać nie może i aż gardło boli. A jeszcze z tą moją astmą to w ogóle męczy, dusi. Dobra. No i teraz tak. Jaka tu jest orka? Niezbyt głęboka. 18 cm, 17 do 20. Nie chcę orać głębiej, bo widzicie, o, tutaj żółty piaseczek się wyoruje. Troszkę głębiej i żółty piaseczek jest. On jest ogólnie miękki. Martwice, jak się wyoruje na wierzch, to nie jest zbyt dobrze. Ona powinna być wymieszana. I wtedy właśnie ma sens mieszanie martwicy przy uprawie bezorkowej. No ale że ja nie mam sprzętu do uprawy bezorkowej, więc dalej będę wykonywał orkę. Trochę chcę gruberem spróbować, ale powiem wam szczerze, że nie uśmiecha mi się to, bo tam może gdzie są lekkie ziemie, piaski będzie ok, ale gdzie jest troszkę gliny, cięższej ziemi, to powiem wam, naprawdę się obawiam. Obawiam się głównie czego? Głównie, że ten korzeń nie będzie szedł tam, gdzie trzeba, tylko na boki. I gdy będą warunki stresowe, to wszystko mi powypala. Teraz dobra, robiłem siano kiszonkę ostatnio, no i mówiłem wam, że jest mała awaria w zetorze. A więc proszę bardzo, nie ma końcówki wałka, nie ma w ogóle gwintu. Poprzedni właściciel miał już nakrętkę zaspawane. No i teraz tak, ja bym mógł to zaspawać na szybko i jechać dalej, no ale jeśli ja to zaspawam, to spalę cały zimmering, a nie miałem na miejscu żadnego. Więc kolega tutaj mi dokończył robotę. A tutaj po pracach polowych, po tym całym zawirowaniu, postawię ciągnik grubo, wysoko, dupę w tyle. No i będę się starał, żeby to naprawić, tak? I wtedy się okaże, czy będę kupował nowy kosz, czy będę po prostu walczył z tym koszem. Ale wydaje mi się, że prawdopodobnie
zrobię tutaj gwint inny, na tokarkę to wsadzę, no i dorobimy nakrętkę razem z tokarzem, typowo właśnie pod to, i myślę, powinno to trzymać, aczkolwiek wszystko się okaże dopiero w praniu, tak? No dobra, mam nadzieję, że na początku filmu ujęcia z drona wam się podobały, więc proszę o miłe komentarze dla kolegi Maćka, który nagrał, a ja jadę dalej działać. Dobra, tutaj był jeden skład, tam było rozorane, teraz tu jest drugi skład i teraz tu to trzeba rozorać. No i korzystając z okazji, że tu jest trochę suchego, no to myślę, że będzie idealne odzwierciedlenie idealne szerokości pługa. Położę tutaj, żebyście widzieli. No i wychodzi nam 2,40 jak byk. Także jest w porządeczku. Głębokość to będzie trochę ciężko sprawdzić, no ale mamy tutaj 20 cm. W zupełności wystarczająco. No zobaczcie, co tu się dzieje. O, widzicie tą żółtą ziemię? No właśnie. Nie ma co, nie ma sensu w ogóle głębiej orać. I tak to wygląda. Słuchajcie, co tu dużo opowiadać. No orka jak orka. Co mogę powiedzieć?